spodziewałem się czegoś w stylu, że oni podejdą, że on podejdzie po prostu na środek i zrobi salto z miejsca. On wchodzi mi tutaj na stół. Stół oczywiście jakby blat będzie do czyszczenia. Rurku, rurku, wiadomo o co chodzi. Jesteśmy po rundkach od organizacji High League. Arkadiusz Pan Powłoski, prowadzący. I od razu zaczynam od tego, była chillera utopia na pierwszej konferencji między tymi chłopakami, a dzisiaj totalnie coś innego, totalnie nie spodziewaliśmy się chyba takich dymów i ty chyba też byłeś troszkę w szoku w niektórych momentach. Tak, to jest dosyć ciekawe, bo z jednej strony rzeczywiście to działa w dwie strony. Skoro człowiek już widział spokój, to myślał, że trochę tego będzie, że będzie spokojnie, a z drugiej strony może właśnie, skoro było spokojnie, no to przyjdzie czas na to odpalenie się. Tutaj wydaje mi się, że też to otoczenie, gdzie nie ma tych ludzi, tych tłumów, które mogą w jakiś tam sposób paraliżować, na pewno tutaj pomogło chłopakom tak, na pewno pomijam, że czas był tylko wyłącznie dla nich, ale powiedzieli o wiele więcej. Pewne rzeczy byli sobie w stanie wyjaśnić. Padły konkretne, myślę, że można powiedzieć, że zarzuty od jednego do drugiego i vice versa. I to się jakby nakręciło samo. Ja tak naprawdę, to były chyba rundki, w których no bardzo mało byłem aktywny, bo nie chciałem im też przerywać, po prostu po ludzku. Moja rola jest taka bardzo moderatorska. Wiem, że no niektórym wydaje się, że moją rolą jest tylko i wyłącznie dymienie, ale dymienie staram się mimo wszystko zostawiać zawodnikom. Ja chcę w jakiś sposób wyciągnąć te informacje, które są dla widzów ciekawe, te informacje, które są potrzebne, jeśli są jakieś takie zawiłości, jeśli jest prawda, nieprawda, kłamie, nie kłamie, no to są kwestie, które w jakiś sposób ja tam się trzymam. Ja raczej nie będę gościem, który po prostu podejdzie, strzeli gościa w dynię i powie, no mordo, ogarnij, weź tu, powiedz mu coś i tak dalej, przynajmniej z mojej strony to tak nie działa, chociaż wiem, że pewnie sporo osób by chciało, żebym poddymiał bardziej. Ale tak, byłem w pewien sposób zaskoczony, ale z drugiej strony uważam, że zobaczyliśmy zupełnie innego dredziarza. W sensie dredziasty był zupełnie inny niż na konferencji. Tam rzeczywiście był, no ludzie pisali stypiarz. No ja nie będę mówił stypiarz, ja będę mówił, że rzeczywiście był spokojny, był bardzo taki do siebie, że tak powiem, ściągnięty, a tutaj od samego początku na dużej energii, na dużych emocjach w ogóle bardzo dużo się przez te dwie godziny wydarzyło. To trzeba powiedzieć. Zacznijmy od samego salta, nie? Co myśli w ogóle prowadzący, kiedy nagle chłopak wstaje, wchodzi na stół i robi salto? Ja byłem zachwycony, w sensie jakby props dla dredziastego. Bardziej chodzi o to, że spodziewałem się czegoś w stylu, że oni podejdą, że on podejdzie po prostu na środek i zrobi salto z miejsca. On wchodzi mi tutaj na stół. Stół oczywiście jakby blat będzie do czyszczenia. Rurku, rurku, wiadomo o co chodzi. No ale fakt jest faktem, że oglądało się to bardzo fajnie i to jest też bardzo duża zaleta tych wydarzeń. Nieprzewidywalność. No, wiele rzeczy się działo. Ktoś już tam ktoś kogoś popchnął, ktoś komuś przywalił, ktoś kogoś tam podhaczył i tak dalej, ale no salta jeszcze w takim wydaniu nie było, więc super. No i kolejna nowość, jeśli chodzi o rundki High League. No i to chyba też podkręca zainteresowanie, tak, bo nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak gorąco, że aż tyle rzeczy wypłynie podczas tego. A jednak ten pojedynek, który niby jest nisko na karcie, dużo osób na pewno będzie na niego czekało, bo zobaczyliśmy, że oni nie są dla siebie kumplami, tylko oni rzeczywiście będą mieli w tym ringu sporo sobie do wyjaśnienia. Tak, no to są rzeczy właśnie takie, rzeczy typu te salta, typu te konflikty, dymy wszelakie, to się klika, ludzie chcą to oglądać, ludzie chcą oglądać shoty i tak dalej. To jest naturalne, to jest normalne, a tutaj jeden i drugi pokazał, jakby wydaje mi się, że jeden i drugi pokazał bardzo dużo, bo oczywiście są jakieś takie rzeczy, które można by powiedzieć, że wyszły, wypłynęły, które no były dla nich w jakiś sposób negatywne, czy w jakiś sposób tam wpłyną na ich postrzeganie, ale wydaje mi się, że też jeden i drugi pokazał już na tym etapie taką właśnie wolę walki, taką zadziorność na argumenty, jakby dzisiaj była ta wojna na argumenty i każdy swoje miał. Teraz czekamy na tę wojnę w klatce, no i zobaczymy, czy dzisiaj jakby był czas na siłę argumentów, a teraz przyszedł czas na argument siły. Jasne. I tu można też sobie zadać to pytanie, bo wiemy, że niedługo dowiemy się, kto wygra w ringu, ale kto z perspektywy, już tak na gorąco, bo my jesteśmy kilka minut po tych rundkach, kto z perspektywy twojej wygrał ten pojedynek na słowa dzisiaj?
Bardzo ciężko to określić. Wydaje mi się, że na pewno wygranymi są, to znowu będzie taka strasznie dyplomatyczna rzecz, którą powiem, że wygrali widzowie, którzy oczekiwali, że będzie się dużo działo i którzy przez dwie godziny mieli naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy do oglądania. Wydaje mi się, że jeden drugiemu wytknął dużo takich rzeczy mniej lub bardziej, które na pewno druga strona chciałaby, żeby jakby zostały ukryte, więc na pewno każdy zadał kilka tych ciosów, a kto wygrał, ciężko mi jest określić. Do pewnego momentu wydawało się, że Kuba Nowaczkiewicz, później to się tam troszkę wyrównało i tak dalej, i tak dalej. No też to, co musimy pamiętać, bo no kurczę, to też są ludzie, to też są ludzie i oczywiście, że to są twórcy kontentu, ale to są ludzie, którzy też mają swoje życia, historie, ambicje, problemy, przeszłość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy się z czymś mierzy. W momencie, kiedy no, ja może czasami brzmię jak taki boomer, dziad, rzucam takimi po prostu wyświechtanymi kliszami, ale no ja szczerze wierzę, że rzeczywiście każdy toczy swoją walkę i świat zazwyczaj o tej walce nie wie. To różnicą właśnie pomiędzy taką walką, którą każdy toczy każdego dnia, a freakfightami jest to, że o tych freakfightach każdy wszystko wie. Każdy śledzi i to jest bardzo donośne, a no a każdy toczy swoją bitwę mniejszą, większą. No i dzisiaj przekonaliśmy się, że jednak nagle mogą wyjść historie, o których nikt wcześniej nie wiedział i pewnie gdzieś to będzie ciężkie dla Kuby, nie? Biorąc pod uwagę, że no nikt się tego nie spodziewał, my tutaj siedzieliśmy, obserwowaliśmy to z boku i po prostu wszyscy mieli wielkie oczy. No to jest coś szokującego i to są prawdziwe ludzkie jakby dramaty i to też uważam, że do tego trzeba podejść z pewną dozą takiego zrozumienia, empatii, delikatności. No też nie wszystko jest papką medialną, nie wszystko jest historią na klik. Wiem, że ta granica się niebezpiecznie przesuwa z czasem, ale no też uważam, że gdzieś tam po drodze powinno się zachować jakieś te ludzkie odruchy, rozrywka rozrywką, dymy dymami, a życie życiem. I tutaj w jakiś tam sposób powinno się to uszanować. Ja jestem totalnie poza tą sprawą. Ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat i jakby operujemy tylko na tym, co usłyszeliśmy, to co wszyscy. I nie wiem, jaka była reakcja. Nie wiem, czy na czacie się działo pozytywnie dla Kuby, czy negatywnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to tam realnie było. No ale też no, wstrzymałbym się z czymkolwiek tak naprawdę do momentu jakiegoś takiego wyjaśnienia tego tematu, czy tam dojść do sprawy, no bo można bardzo skrzywdzić człowieka jakimiś pochopnymi wnioskami, dlatego no tak w jakiś tam sposób, nie chcę, żeby to był jakiś mój apel, mówię, no jestem totalnie obok tego, no ale tak po prostu po ludzku uderzam do jakiejś takiej rozumności, na zasadzie zanim powiesz, zastanów się. No zaczęło się na grubo na czacie i rzeczywiście gdzieś te ataki w stronę Kuby, zanim zdecydował się wyjaśnić, jak wygląda cała sytuacja, no były rzeczywiście dość przykre, no nie? No to też właśnie pokazuje, w jakim kierunku poszliśmy. No, żyjemy w erze fast wszystkiego. No, ja doskonale wiem, no, tutaj sobie żartowaliśmy fast food, hehehe. Wiadomo, no, jakby mamy fast food, fast life, fast love, fast wszystko i informacja też krąży po prostu z taką szaloną prędkością. No ale też niestety bardzo szybko jakby też wyroki zostają wydawane, zanim człowiek pozna informację, bo po prostu to też jest fast, to też jest szybkie, a uważam, że no to są zbyt poważne sprawy, żeby w jakiś sposób wyrokować, no już pomijając w ogóle, czy internauci powinni, każdy może mieć swoją opinię, no ale wiemy, jak to jest z tą opinią, opinia jest jak każdy ma swoją, nie trzeba jej wszystkim pokazywać, no jasne. Wiadomo, o co chodzi. Choć niektórzy, jak wiemy, pokazywali. No jak najbardziej, jak najbardziej. I see what you did there. Więc tak, mówię, w żaden sposób nie chcę w którąkolwiek ze stron mówić, to nie jest tam jakieś moje w tym momencie wycofywanie się z tematu, tylko po prostu mówię, poczekajmy, zobaczymy jakby co i jak, tematy zostały w jakiś tam sposób wyjaśnione, to też bardzo, trzeba też sobie uświadomić, ile to musi kosztować osobę, która czymś takim się dzieli przed tysiącami ludzi. Jak powiedział Jan Paweł II w wywiadzie dla Ziarna w 1991 roku, bądźmy łagodni. Jasne, to na sam koniec popraw mnie, jeśli się mylę. Było dzisiaj dwóch ochroniarzy, tak? Czy było ich więcej? Dzisiaj w sensie do face-to-face'a podchodziło dwóch, a ogólnie chyba był jeszcze jeden, tak mi się wydaje. Okej, okay. Myślisz, że to wystarczy w środę? Przypomnijmy, w środę rundki
Denis Bad Boy Załęcki, Alan Kwieciński. Tak, ja dostałem informację, że jako, że chcą przetestować, potencjalnie mnie szykują na debiut w klatce, chcą przetestować opcję bez ochroniarzy, czy ja po prostu sam sobie z panami poradzę. Ja powiedziałem, że pewnie, jakby dziwniejsze rzeczy się już robiło, a i tak klaskali. A zupełnie na serio, no wydaje mi się, że tutaj cały tabun ochroniarzy to może być za mało, żeby powstrzymać chłopów, którzy nie dość, że chcą sobie pourywać łby, to jeszcze potrafią to zrobić i jeden i drugi to udowadniał wiele razy, więc tak naprawdę to, co jest gwarancją, to są wielkie emocje, a co się będzie działo, no tego nie wiedzą nawet najstarsi Indianie. Ja nie będę próbował się domyślać, ja po prostu się przygotowuję, żeby zadawać dobre, kąśliwe pytania, zrobić dobrą robotę, a niech się dzieje wola nieba. Studio wytrzymało salta, to może i wytrzyma dwóch potężnych, zwaśnionych sobie chłopaków, nie? Zobaczymy. Trzymam kciuki. No, na pewno cokolwiek by się nie działo, to będą 2 godziny wypełnione ostrą jazdą bez trzymanki. Na pewno nie możecie tego przegapić. Arkadiusz Pan Pawłowski, wielki dzięki za rozmowę. Dzięki serdeczne. Dzięki.